kryzys nie musi być tylko takim czasem, kiedy cierpimy i czujemy ból emocjonalny, ale często kryzysem będzie taki moment zawieszenia i zastanowienia się. Jeżeli dzieje się w moim życiu coś złego, to wtedy udaję się do mojego schronienia. Schronienie może być materialne i mentalne. Natomiast jak już przychodzi czas odpoczynku, dobrze jest przełączyć się na światło o na przykład barwie bursztynowej, które od razu nasz mózg informuje. No to zapraszam Cię serdecznie do spania albo do odpoczynku. Cześć, witam Was ponownie. Gdy to ostatnio rozmawiałyśmy o relaksie, powiedz mi, co jeżeli w naszym życiu zdarzą się te momenty mniej fajne, czyli już będziemy w tej części życia, gdzie będziemy na pograniczu, będziemy już czuć znaczny dyskomfort. Powiedz mi, jak wtedy możemy sobie pomóc? Momenty kryzysowe, pewnie o których myślisz teraz, są różne. Czasami te kryzysy są na tyle duże, że wszyscy je dostrzegają, wiedzą, że dzieje się w naszym życiu coś złego. Oczywiście, że wtedy najczęściej jednak mamy różne strategie do wykorzystania, ktoś nas zachęca do odpoczynku, regeneracji. Ale są też takie momenty kryzysowe, które dostrzegamy tak naprawdę tylko my, czasami naprawdę tylko my, nasi bliscy nawet o tym nie wiedzą. I to też są takie chwile, na które trzeba zwrócić uwagę. Może to jest jakiś dyskomfort, może to jest wątpliwość, która wraca, jakieś myśli, jakieś chwile, kiedy na przykład zastanawiamy się, czy kroczymy dobrą drogą w życiu, czy podjęliśmy dobre decyzje. To są trudne momenty. Kryzys nie musi być tylko takim czasem, kiedy cierpimy i czujemy ból emocjonalny, ale często kryzysem będzie taki moment zawieszenia i zastanowienia się. Każda taka chwila zasługuje na naszą uwagę, bo jeżeli nie dajemy uwagi sobie, swoim emocjom, swoim myślom, one pączkują, one robią się coraz większe i w pewnym momencie naprawdę może być trudno. O kryzysie oprócz tego mówimy też wtedy, kiedy to przeciążenie, o którym mówiłyśmy wcześniej, jest na tyle duże, że czujemy się wypaleni. Czujemy, że już nie dajemy rady sobie z tym, co się nam wydarza, albo po prostu nie mamy siły na to, żeby zmagać się z kolejnymi wyzwaniami, z kolejnymi dniami, z kolejnymi trudnościami. I jeżeli damy sobie taką chwilę na zastanowienie się nad tym, zatrzymanie się przy takiej chwili, przy takich emocjach, mamy szansę na zdrowie psychiczne i na wyjście z kryzysu szybciej. Zobacz, że jeżeli tego kryzysu staram się nie zauważyć, on będzie trwał dłużej. Ale jeżeli staniemy z nim tak naprawdę twarzą w twarz, możemy coś z nim zrobić. Powiedz mi, jakie są tutaj Twoje propozycje, Twoje doświadczenie w tym temacie, co możemy właśnie zrobić, żeby lepiej się odnaleźć w tych momentach, jak po prostu sobie pomóc? Możemy zrobić dużo rzeczy i pewnie intuicyjnie o wielu wiemy, bo znamy się najlepiej. Ale oprócz tego możemy spróbować wykorzystywać technikę schronienia. Bardzo lubię myśleć o radzeniu sobie z emocjami właśnie w taki sposób. Jeżeli dzieje się w moim życiu coś złego, to wtedy udaje się do mojego schronienia. Schronienie może być materialne i mentalne. Mentalne to będą te wszystkie właśnie nasze rytuały, to będą na przykład takie rzeczy jak zapisywanie swoich emocji w dzienniku, jak rozmowa z kimś, to też będzie element schronienia mentalnego, kiedy możesz się komuś zwierzyć. To może być też mówienie do siebie na głos w samochodzie, moje ulubione, czyli taka chwila, kiedy słyszę te emocje, te może nawet czasami jakieś sprzeczne ze sobą myśli. Jeżeli to jest artykułowane, wypowiadane, układa się nam w głowie. Ale to, o czym najbardziej chciałabym tutaj opowiedzieć, to schronienie w tym sensie materialnym. Czyli tworzymy dla siebie, na przykład w naszym domu, takie miejsce, do którego udajemy się wtedy, kiedy chcemy po prostu uciec przed światem. Powinniśmy sobie dać na to szansę, na to możliwość, ponieważ to, że dzieje się w naszym życiu coś trudnego, nie oznacza, że od razu musimy stanąć do walki. Musimy czasami zebrać siły, żeby rzeczywiście się skonfrontować z tym, co się dzieje. Powiedzmy, że w moim domu mam takie miejsce, jest one połączone zarówno z tymi rytuałami w ciągu dnia, ja też tam właśnie odnajduję swój spokój i gdzieś te chwile na złapanie swoich myśli. Powiedz mi, co mogę wdrożyć właśnie, żeby jeszcze bardziej ta część mojego domu, z której tak
aktywnie korzystam, była jeszcze bardziej możliwa i do wykorzystania. Pamiętajmy, że nie każde schronienie musi być od razu całym budynkiem albo pomieszczeniem. Nie każdy ma na to możliwość. Równie dobrze sprawdzi się po prostu nawet kącik w sypialni, stolik przy łóżku, czy chociażby fotel ulubiony, w którym siadamy, żeby się zrelaksować. Schronienie ma za zadanie nas otulić, nasze zmysły otulić pewną energią, tak to nazwijmy. Czyli byłoby dobrze zadbać o to, żeby na przykład w tym pomieszczeniu była odpowiednia temperatura. Nie za wysoka, nie za niska. Powiedzmy, że 19-21 stopni. Czyli taka ok, że nasz organizm rzeczywiście funkcjonuje najlepiej w takiej temperaturze. Oprócz tego dotyk. Potrzebujemy dotyku, czyli przedmiotów, na przykład też tkanin, ulubionej piżamy, które kojarzą nam się dobrze, są mięciutkie, przyjemne, wygodne. Nie musimy myśleć, że mamy te rzeczy na sobie albo otulamy się nimi, po prostu są i dają nam komfort. Oprócz tego oczywiście zapachy odpowiednie. Bardzo zachęcam do aromaterapii, na przykład przy wykorzystaniu najbardziej chyba popularnego olejku lawendowego, ale dodatkowo w kryzysie zachęcam do wykorzystania olejku pomarańczowego, który wpływa też na nastrój pozytywnie. I to, co chyba w naszej rozmowie jest też ważne, żebyśmy podkreśliły, to temat odpowiedniego światła. Do pracy wykorzystujemy światło o jasnej barwie. Ono mobilizuje, zwiększa fokus, sprawia, że możemy się skoncentrować, jesteśmy uważni na pewne rzeczy bardziej i też nasz mózg wchodzi w ten rytm pracy. Tutaj to dobry przykład, bo faktycznie w moim kąciku mam taką lampkę właśnie z możliwością zmiany barwy światła, czyli mogę sobie manewrować pomiędzy tymi jasnymi, które aktywizują nas, po te cieplejsze, które tak sugerujesz, otulają, no i faktycznie też to tak odczuwam. Ta lampka w sumie oprócz tych temperatur barwowych pozwala na stopnie jasności, więc też w nocy, jak tam dziecko mi się budzi, to też korzystam z tej wersji najmniejszym natężeniem światła, ale faktycznie to jest takie fajne narzędzie, które gdzieś tam możemy wykorzystywać w szerszym stopniu i ze swojej perspektywy mogę polecić. Właśnie zobacz, że jeżeli nawet pracujemy w takim miejscu jak łóżko, są osoby, które pracują na przykład wieczorem, czasami pisują na maile albo coś ważnego czytają, to właśnie to jest moment na wykorzystanie tego światła o tej jasnej barwie, tego mobilizującego. Natomiast jak już przychodzi czas odpoczynku, dobrze jest przełączyć się na światło o na przykład barwie bursztynowej, które od razu nasz mózg informuje. No to zapraszam Cię serdecznie do spania albo do odpoczynku, prawda? Jasne. To, co jest też ważne, że jeżeli budzimy się w nocy, wstajemy, robimy coś jeszcze wieczorem, to nadal to światło powinno pozostać w takiej barwie ciepłej, takiej kojącej, może być lekko przygaszone, bo potrzebujemy wejść z naszym mózgiem w ten rytm nocnego wypoczynku. Jeżeli cały czas bombardujemy się tymi jasnymi barwami, plus oczywiście smartfony, tak naprawdę opóźniamy ten czas rzeczywistego wypoczynku. Byłoby idealnie, gdybyśmy 3 godziny przed snem nie korzystali z tych świateł niebieskich, ponieważ wtedy dajemy sobie czas, żeby się te hormony snu rzeczywiście wytworzyły, żeby można było zdrowo wypocząć. Jeżeli nie te 3 godziny, bo różnie sobie ustawiamy czas, to proszę przynajmniej 30 minut, żeby mózg miał szansę na przerzucenie się, przepłynięcie na tą inną falę, powiedziałabym, już odpoczynku. Jest bardzo dużo opcji, które to umożliwiają, a my możemy z tego zacząć korzystać. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o samo schronienie, oczywiście te barwy, ale też czasami ma ogromne znaczenie to, jakie światło nam wpada przez okno. Bo jeżeli nawet masz tę lampkę, ale jest pełnia i mimo wszystko rozjaśnia się to pomieszczenie, to dobrze na przykład zasunąć zasłonę, albo jeżeli mamy jakieś rolety, ponieważ nam chodzi o to właśnie, żeby wyeliminować te źródła światła, które tego kojącego efektu nie mają. Rozumiem. Tak, tutaj też dobrym rozwiązaniem jest jakieś osłonki na oczy już bezpośrednio, które też mogą być już tym elementem naszego rytuału tego wieczornego, prawda? Więc tak, jak najbardziej. To co, Edyto, chyba wyczerpałyśmy wszystkie rozmowy, tak? Myślę, że temat już jest tutaj dogłębnie poruszony przez nas. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
I mam nadzieję, że do usłyszenia, zobaczenia ponownie. Tak, dziękuję i chcę też jedną rzecz na koniec powiedzieć, jeśli mogę. Nawet jeżeli nie korzystamy z tych różnych rozwiązań, które są dla nas pomocne i mogą naprawdę nam ułatwić życie i pomóc w samopoczuciu, w dbaniu o swoje samopoczucie, nie przejmujemy się tym. Zawsze możemy zacząć od nowa i po prostu od jutra zacząć stosować pewne rzeczy. Świetna rada. Dziękuję Ci bardzo.